Zbadaj ciągłość funkcji f. Funkcja f dla x większych bądź równych minus 1 jest określona za pomocą wzoru 3x kwadrat minus 2. Natomiast dla xów mniejszych od minus 1 jest określona za pomocą wzoru minus 2x do kwadratu plus x plus 4. Funkcję nazywamy ciągłą, gdy jest ciągła w każdym punkcie dziedziny. Pierwsza funkcja jest to funkcja kwadratowa, czyli jest to zwykła funkcja elementarna. Więc jest ona ciągła w każdym punkcie dziedziny. Druga funkcja również jest funkcją kwadratową, więc również jest ciągła w każdym punkcie dziedziny. Nasza funkcja być może nie jest ciągła w miejscu sklejenia, czyli musimy zbadać ciągłość tej funkcji dla x równego minus 1. Aby funkcja była ciągła w punkcie, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, musi istnieć granica przy xie zmierzającym do minus 1, a po drugie ta granica musi być równa wartości tej funkcji dla argumentu równego minus 1. Zaczniemy od pierwszego warunku. Aby istniała granica przy x zmierzającym do minus jedynki, musi granica lewostronna i prawostronna muszą być sobie równe. Policzmy więc granicę przy x zmierzającym do minus 1. Od lewej strony z naszej funkcji f od x, czyli do minus 1 zbliżamy się od lewej strony. Widzimy, że poruszamy się po x-ach mniejszych od minus 1. x -y mniejsze od minus 1 znajdują się tutaj, więc w miejsce f od x wstawiamy nasz drugi wzór i dostajemy. Limes przy x zmierzającym do minus 1 z lewej strony w miejsce f od x wstawiamy wzór naszej funkcji, czyli minus 2x kwadrat plus x plus 4. I teraz policzmy tą granicę, czyli pod x wstawiamy minus 1. Dostaniemy minus 2 razy minus 1 do kwadratu plus minus 1 i plus 4. Minus 1 do potęgi drugiej daje nam 1, więc mamy Minus 2, minus 1 i plus 4. Po dodaniu dostaniemy 1. Obliczmy teraz granicę prawostronną przy x zmierzającym do minus 1 z naszej funkcji f od x. Czyli teraz do minus 1 idziemy od prawej strony, czyli poruszamy się po x większych od minus 1. Tutaj mamy x większe bądź równe minus 1. Czyli w miejsce f od x stawiamy ten wzór. Dostaniemy limes przy x zmierzającym do minus 1 z prawej strony z funkcji 3x kwadrat minus 2. I teraz możemy już podstawić pod x minus 1, czyli dostaniemy 3 razy minus 1 do kwadratu minus 2, co nam da 3 minus 2, czyli również 1. Widzimy więc, że granica lewostronna i prawostronna są sobie równe, obie wynoszą 1, czyli pierwszy warunek jest spełniony, istnieje granica w minus 1. Zapiszmy, że limes przy x zmierzającym do minus 1 z lewej strony z naszej funkcji f od x jest równe limesowi przy x zmierzającym do minus 1 z prawej strony, czyli jest to równe granicy przy x zmierzającym do minus jedynki z naszej funkcji f od x, co nam daje 1. Teraz musimy sprawdzić drugi warunek, czy ta granica jest równa wartości naszej funkcji dla minus jedynki. Obliczmy więc wartość naszej funkcji f dla argumentu minus 1. Minus 1 znajduje się w tym przedziale. Tutaj są x większe lub równe minus 1, czyli będziemy obliczać wartość funkcji f dla argumentu minus 1 według tego wzoru, czyli dostaniemy 3 razy minus 1 do kwadratu minus 2, czyli wartość funkcji dla argumentu minus 1 wynosi 3 minus 2, czyli 1. I zauważamy, że drugi warunek również jest spełniony. Wartość funkcji dla argumentu minus 1 jest taka sama jak granica funkcji przy x zmierzającym do minus 1. Więc możemy zapisać, że limes przy x zmierzającym do minus 1 z funkcji f od x to jest to samo co wartość funkcji dla minus 1 i to wynosi 1. Stąd wnioskujemy, że nasza funkcja w punkcie x równym minus 1 jest ciągła, a tym samym jest po prostu ciągła, czyli f jest ciągła.